Kto by pomyślał, że niewinna z pozoru wypowiedź pani Henryki Krzywonos-Strycharskiej doprowadzi do takiego straszliwego zamieszania. Pani Krzywonos-Strycharska, legenda Solidarności, znaczy jedna z legend Solidarności, warto się zatrzymać chwilę nad tym. Legenda to jest taka upiększona wersja wydarzeń, a więc upiększona, więc nieprawdziwa. Pani Krzywonos trafiła do historii, przeszła do historii jako legenda Solidarności, dlatego że tramwaj, który ona prowadziła jako motorniczyni, zatrzymał się na środku ulicy. Pani Krzywonos stwierdziła, że zatrzymał się z pobudek ideowych, ale są również mniej legendarne, mniej patetyczne wersje, że zatrzymał się dlatego, że po prostu ktoś wyłączył prąd w sieci tramwajowej i to nie była pani Krzywonos-Strycharska, tylko ani nawet druga legenda Solidarności, pan Lech Wałęsa, tylko zupełnie kto inny. No, ale jak tam było, tak tam było, mniejsza o to. W każdym razie pani Henryka Krzywonos-Strycharska powiedziała, że strajkiem w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku wcale nie kierował Lech Wałęsa, tylko Bogdan Borusewicz. Dlaczego akurat teraz się to pani Krzywonos przypomniało, to jest sprawa osobna, warta szczegółowego rozważenia. Ale z drugiej strony pan marszałek Borusewicz, który też jest legendą Solidarności, podobnie jak wiele innych legend, przyjął milczeniu te rewelacje pani Krzywonos, na co straszliwie oburzyło byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, Lecha Wałęsę, który powiedział, że powinien pan marszałek Borusewicz natychmiast te rewelacje sprostować. Ale kiedy pan marszałek Borusewicz nie tylko ich nie sprostował, ale też odmówił przeproszenia Lecha Wałęsy, bo Lech Wałęsa się domagał tych przeprosin, no to Lech Wałęsa powiedział wtedy, że marszałek Borusewicz, znaczy Bogdan Borusewicz wcale nie kierował strajkiem w stoczni, w ogóle był tam ledwie tolerowany i on musiał batalię staczać, żeby został wpuszczony, a w ogóle to nie wiadomo, czy on nie był agentem bezpieki i tak dalej. No, to strasznie zmartwiło, ta wymiana ciosów między legendami Solidarności strasznie zmartwiła inne legendy, między innymi Henryka Wójca, między innymi pana posła Niesiołowskiego, który stwierdził, że ta wymiana ciosów jest zupełnie niepotrzebna. No i słusznie, ona byłaby niepotrzebna, bo rzeczywiście jak ta wymiana ciosów jeszcze trochę potrwa, jeżeli jeszcze Stokrotka parę razy przesłucha byłego prezydenta Andrzeja Nieszczęśliwego Kraju, to się ładnych rzeczy możemy dowiedzieć. No i wtedy w ogóle teoria spiskowa stanie się znacznie bardziej popularna niż jest obecnie. Proszę Państwa, ale to jest tylko odprysk, wydaje mi się, tego, co się dzieje na, że tak powiem, płaszczyźnie szerszej. Otóż nie bez kozery pani Krzywonos-Strycharska, myślę, przypomniała sobie akurat teraz, że Lech Wałęsa to tym strajkiem wcale nie kierował, bo stoimy w przededniu zasadniczej przebudowy politycznej sceny. O tym świadczą chociażby wyniki sondaży, jakie się pojawiły. Prawo i Sprawiedliwość już trzykrotnie przebiło Platformę Obywatelską. Niewiele, bo niewiele, ale trzykrotnie to już prawie, że prawidłowość, prawda? Widać wyraźnie, że od Platformy Obywatelskiej Prawo i Sprawiedliwość nic specjalnie nie zrobiło. Poza tym, że Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce i tam agituje, no może rzeczywiście kogoś tam dodatkowego udało mu się zagitować, ale wydaje mi się, że ta zmiana notowań sondażowych bierze się stąd, że od Platformy Obywatelskiej odwróciły się co najmniej dwa środowiska ostatnio, to znaczy przedsiębiorcy, którzy już się zorientowali, są notabene najbardziej pokierowani
kierowcach uciskaną grupą społeczną pod rządami Donalda Tuska, więc i się zorientowali, że już się nic nie zmieni, bo to widać, że pan premier Tusk już nie ma żadnego pomysłu poza tym, żeby dobrać się do kieszeni tych, co jeszcze mają jakieś pieniądze, jakieś zaskórniaki. No i drugie środowisko to jest środowisko postępactwa, które wahania Platformy w sprawie związków partnerskich, tych sodomitów wszystkich i w sprawie zapłodnień w szklance przyjęło jękiem zawodu. No i efektem tego jęku zawodu jest właśnie spadek notowań Platformy. Warto zwrócić uwagę, że również w niezależnych mediach widoczne są objawy zwijania parasola ochronnego nad Platformą Obywatelską. O ile kiedyś nie pojawiały się materiały krytyczne czy jakieś ironiczne komentarze na temat Platformy Obywatelskiej, a zwłaszcza rządu pana premiera Tuska, wyjątkowo tylko na przykład podczas afery hazardowej, której w ogóle potem zaraz się okazało, że nie było, to teraz takie, no nie powiem jeszcze, że nagminnie się pojawiają, ale coraz częściej się pojawiają, coraz więcej tych uszczypliwości, co pokazuje, że parasol ochronny nad Platformą Obywatelską jest stopniowo zwijany. Stopniowo dlatego, że jeszcze bezpieczniackie watachy okupujące Polskę nie mają wystarczająco przekonującej alternatywy. Myślę, że ta alternatywa zostanie wkrótce zbudowana, kiedy tylko rozstrzygnie się kwestia przywództwa na lewicy, bo Leszek Miller, nawet dla takiego zakamieniałego lewicowca jak Leszek Miller, pomysł, że takim przywódcą mógłby zostać Janusz Palikot, może do spółki z Poślęciem Grodzkim czy Robertem Biedronim, nawet dla Leszka Millera to jest już za wiele tego dobrego. W związku z tym, no, czy były prezydent Kwaśniewski, krótko mówiąc, jeszcze ta kwestia nie jest rozstrzygnięta. Ale zbliża się kongres lewicy SLD w czerwcu, więc bardzo możliwe, że do tej pory ta kwestia zostanie przynajmniej przez bezpieczniaków rozstrzygnięta. No i wtedy tempo zwijania parasola ochronnego nad Platformą Obywatelską może okazać się znacznie szybsze. Platforma Obywatelska może nie przeżyć tego eksperymentu i postępowa część Platformy Obywatelskiej doszlusuje do koalicji postępowej Sojusz Lewicy Demokratycznej z satelitami na wybory w 2015 roku. Takim sprawdzianem trafności tej koncepcji będą wybory do Parlamentu Europejskiego w roku przyszłym. No i wtedy będziemy mieli do czynienia z nowym rządem lewicowym, której kierownikiem politycznym będzie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dlaczego taka kolej rzeczy wydaje mi się bardziej prawdopodobna? Otóż wczorajsza, to znaczy z 20 maja Rzeczpospolita przyniosła informację, że prezydent Putin wydał rozporządzenie nakazujące Federalnej Służbie Bezpieczeństwa zawarcie porozumienia z polską kontrazwiedką wojskową. Widzimy wyraźnie, że postępuje sekwencja wydarzeń zapoczątkowana szczytem NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku, po którym to szczycie NATO w Lizbonie na forum Rady NATO-Rosja, bo jest taka rada, zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Proszę Państwa, następstwem tego strategicznego partnerstwa była ubiegłoroczna wizyta patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla, który z arcybiskupem Michalikiem na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie kiedyś jeszcze za panowania Zygmunta III Wazy hetman Żółkiewski przyprowadził w pętach cara moskiewskiego Wasyla Szujskiego i ten bił królowi Zygmuntowi III czołem. Nawiasem mówiąc, Rosjanie z tego powodu sprzeciwiali się odbudowie Zamku Królewskiego przez całe dziesięciolecia. No więc na tym Zamku Królewskim przez obydwu tych duchownych dygnitarzy zostało podpisane porozumienie o pojednaniu polsko-rosyjskim.
I jak widzimy, konsekwencje tego pojednania już zaczynają się objawiać w postaci rozporządzenia prezydenta Putina zalecającego z Federalnej Służby Bezpieczeństwa podpisanie porozumienia z tubylczą polską kontrazwiedką. Zwracam uwagę, to już się powtarzam, ale to nie dość przypominania o tym, że porozumienie jest czynnością dwustronną. Nie wystarczy, żeby FSB porozumiała się, czy chciała porozumieć się z tubylczą kontrazwiedką. Jeszcze tubylcza kontrazwiedka musi porozumieć się z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Kierownictwo tubylczej kontrazwiedki nie komentuje rozporządzenia prezydenta Putina, twierdząc, że to są sprawy poufne i oni tego nie robią. W takim razie warto zapytać, warto zastanowić się, dlaczego prezydent Putin te poufne sprawy z taką ostentacją traktuje, że aż na stronach internetowych to rozporządzenie umieszcza. Ciekaw jestem, kto naszej kontrazwiedce takie rozkazy wydaje, bo nie sądzę, żeby tu na zasadzie samowolki się to wszystko odbywało, więc ktoś takie rozkazy wydaje. Nie jest to ani pan prezydent, ani pan premier, ani minister obrony narodowej, ani nawet szef sztabu generalnego. Kiedyś w 1997 roku, jak analizowałem przepisy konstytucyjne mówiące o strukturach siłowych, to nie sposób było odpowiedzieć na proste pytanie, kto właściwie u nas dowodzi wojskiem. A ktoś na pewno dowodzi, tyle tylko, że nie znamy tego dobroczyńcy ludzkości. Nie można tak od razu odrzucać takiej hipotezy, że to jest anonimowy dobroczyńca ludzkości, bo przypominam, że w 1995 roku zwróciliśmy się pisemnie do ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Jerzego Jaskierni z zapytaniem, kto w 1988 roku ustanowił w Polsce moratorium na wykonywanie kary śmierci, i otrzymaliśmy pisemną odpowiedź od pana ministra Jaskierni, że nie podobna ustalić autora tej decyzji. Więc być może i w sprawach wojskowych mamy do czynienia z takim anonimowym mocarstwem. Miejmy nadzieję, że ten dowódca objawi nam się przynajmniej na defiladzie zwycięstwa.